szybciej! Jeszcze szybciej! Tak, zaraz będziemy! Rafał, ty nawet nie wiesz, jak ja jem ryd, że my jedzemy na te Weber & Mis. Może ja tam nalezę moja białka. Może moja wiza będzie przedłużona. Tak, bo ty tam pojedziesz ja akurat. To by było tak fajne. Ja bym był taki happy. Już to widzę, już tam jesteś. Mhm, tak. A to jest w Pierwoszynie, coś, mów coś. Nie? Tak, to jest w Pierwoszynie. A to czemu my jedzemy przez kartę? Powiedz coś, powiedz coś, skup się. Wiesz co? Weź na chwilę wysiąść. Jo, a, ale po co? Właśnie po co? A siku, ci się nie chce? A jo, chce mi się. No to weź, stary. Ja na ciebie poczekam. Tak, poczekam na ciebie. Łyknij to, łyknij to. No dobrze. Rafał! Rafał! Wybacz, John. Misja jest tylko jedna. SNWZ dotarł dzisiaj na wybory kaszubskiej Miss, ze mną laureatka. Jagoda, powiedz mi, jak to się stało, że się zgłosiłaś na taki konkurs? Zachęciła mnie do tego rodzina. Chłopak? Chłopak. Masz chłopaka? Mam chłopaka. I mimo tego wygrałaś? Udało się. Ale chłopak jest organizatorem tego konkursu? Nie, nie, nie. Chłopak nie jest organizatorem. W żadnym wypadku. On mnie nakłonił do tego. Rozejrzałam się po stronach internetowych i tak zgłosiłam się do tego konkursu. Dobra, a słuchaj, nie boisz się, że ten tytuł cię jakby zaszufladkuje? Bo wiesz, jaki jest jakby stereotyp jakikolwiek Miss, że to nie jest do końca inteligentna osoba, że to tylko się liczy wygląd i... Nie, myślę, że nie, ponieważ w każdej sytuacji potrafię sobie poradzić i to, czy tytuł, czy nie, zawsze jestem taka sama, więc nie martwię się o to, czy mnie zaszufladkuje, czy też nie. Jesteś Miss, wiadomo, Miss walczy o pokój. Ty będziesz walczyła o pokój na Kaszubach? Nie, nie będę walczyła o pokój na Kaszubach, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Bo zdajesz sobie sprawę, że jest taka waś pomiędzy Kaszubami i Kosiewiakami? Zdaję sobie sprawę, jednak nie sądzę, żeby to było aż takie mocne. A słuchaj, czy mógłbyś zaapelować do tej kamery, do Kaszubów, żeby nie atakowali Kociewiaków i odwrotnie? Bardzo proszę o pokój na Kaszubach, między Kaszubami a Kociewiem. Dobrze, powiedz, co cię najbardziej stresowało w tym konkursie? Jakbyś mogła dzisiaj, jak już teraz po wynikach już wiesz, jak to wyglądało, co cię najbardziej stresowało? Stresowało mnie i myślę resztę dziewczyn to, czy sobie poradzimy w choreografii, czy żadna z nas nie pomyli kroków i żeby wszystko po prostu się udało. Ile trwały przygotowania? Bo wiesz, bo słuchaj, bo ty się wcześniej jakby nie brałeś udziału w takich konkursach. Brałam udział w konkursie Miss Moto Fashion, tam zajęłam Miss. Zostałam Miss, a te przygotowania trwały kilka tygodni. A tak powiedz, tak szczerze, już jako Miss. Uważasz, że kaszubki są ładnymi kobietami? Uważam, że są ładnymi kaszubkami, przez to co roku jedna z kaszubek, między innymi z kaszubek, zwycięża w ogólnopolskich konkursach Miss. Ja tylko przypomnę, że John Maria Reszke sprawdził, jakie kobiety są na Kaszubach. Nie są moja wisa. Kunci, when I'm the out of date, Zaryska, a ja chcę jeść westać na Kaszubach, peźna. Nie ty, ja se tak pomyślał, że jak ja jem w tych kartezach, to ja tyle mleże poszukam sobie wife. No to let's go, let's find me a wife. A, tyle jestmy. Dobry dzień, albo nie, ja jem taki szaj, ja muszę być more natural. Albo nie. John Maria Reszke. Może ty kartę Z to nie jest dobry village na poszukiwania wife. John Maria Reszke. Szukam tu a wife. Ja mam męża. Może ma pan jaci daughter, córka? Nie mam ani córki, nie mam. A big farm in Canada. Oh yeah? Yes, a very big farm. So what? A ma pani daughter?
Nie, nie mam. Mam. Jo? Wizja ci się kończy. Jo. Chcesz żonę na papiery. Jo, coś, nie, coś ja nie dziękuję. Ale to trzeba chodzić co najmniej do zaręczy kilka lat, żeby się dobrze poznać. Tom the marriage with love. Szczerze mówiąc, ja jestem chętna, jestem wolna, więc możesz brać. Ale bakterem jest, jo. Kasiupkę. To jest długa droga, to tak nie idzie sobie wziąć i łazienicy. A myślę, może sister? Nie, nie mam. Weź mnie tylko, moi rodzice nie będą mieli nic przeciwko temu. Będziesz fight? Jo. No to fight. Dla co? Zawsze możesz walczyć. One. Okay. Yes. Your name? John. John Maria. Na pewno się do ciebie odezwę. Yeah. Pa. Ty mówiłeś, że ja sam znalazł wife w terenie. Jum da miał ta visa. Ju westunę na kasieba. Jo, ale my poszukamy tyle wife dalej. Let's go. Chcesz te bez moja wife? Nie, proszę, się spieszy na autobus. Idziemy, ale tu czerwony, ale idziemy. Dobry dzień, John Mario Reszke. Już szukam tyle wife, a te to ci beautiful. West ani my wife. Myślę, husband? Bo je by był belnym ojca. Nie, nie, dziękuję. Dobry dzień, John Mario Reszke. Ale jem taci handsome i mam piękny głos. Tak, to trzeba się postarać, to tak na szybko to nie idzie. Ty, ja mam taci idea, operator, camera operator, dwa kroki do tyłu. Jo. Teren me, złapie me ta wife. I co mogę zaspiwać taci song, co ja tyle wymyślił, gdy chcę. To je Now I'm at the time of my life. Cheating you with Joe Tuete. Yes, I swear this is true. And I owe it all to you. Westanieś te moja wife? No niestety, ja już mam obrączkę. Ja myślę, że są jakieś chance, że ja znajdę tu dziewczynę wife, because jedna Zeus dała mi swój numer, a właściwie to Jumil Dani jej mój i teraz czekam, jak Wena zadzwoni, ale jak mnie to nie poszło, to ja spróbuję to spisać jako Kasieba, bo tu jest ten rodny spisenk i może wtedy ją dostanę ta wiza. Mimo młodego wieku masz już dwa sukces na swoim koncie. Powiedz, gdybyś mogła zachęcić inne dziewczyny do takiego typu konkursów, powiedz, czy warto? Oczywiście, że warto, ponieważ każda dziewczyna, która bierze udział w takich konkursach, może zdobyć większą pewność siebie, a jednocześnie czegoś się nauczyć. Jest to prawda, że jesteście takimi koleżankami poza wybiegiem? Tak, jest to prawda. I nikt nikomu nie piłuje? Nie, oczywiście, że nie. My się bardzo dobrze wspierałyśmy i dogadywałyśmy. Myślę, że dalej będziemy utrzymywać kontakty. Moim i Państwa gościem była zwyciężczyni tegorocznego konkursu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A skąd dziewczyny się w ogóle biorą tutaj? Oczywiście są castingi, które są najpierw ogłaszane, na przykład w rozgłośniach radiowych, w Radiu Kaszebę, na stronach internetowych, także i stamtąd tam... Dobra, jak taki casting wygląda? No na taki casting przybywają kandydatki, wypełniają ankietę, wypełniają wszystkie dokumenty i wychodzą przed jury w sukienkach, po czym w strojach kąpielowych i rozmawiają z jury. No i co, ty jesteś w stanie powiedzieć na przykład, ty się nie nadajesz, no ty ewentualnie przyjdź. Nie, bo ty w nich jakiś tam potencjał musisz pewnie widzieć. Ależ oczywiście, no jest tak, że potem się naradzamy w jury i po prostu mówimy, że ta i te panny no, będą startowały, tak, w ten sposób. Zawsze jest jakaś selekcja. No ale nie wierzę, że przez 3 lata nie zdarzył się żaden kwas. Nie, no oczywiście, no czasem tam jedna na siebie burknie, druga, ale to jest chwila, to jest naprawdę chwila i emocje, może stres. Powiedz, a nie boisz się, że ty szufladkujesz te dziewczyny, że ludzie na nie patrzą tylko jako, że tak powiem, dzieła sztuki?
a nie jako osoby. W żadnym wypadku. Uważam, że dziewczyny powinny jak najbardziej brać udział w takich konkursach. Przykładem jest tego mama jednej z kandydatek, która dzisiaj do mnie podeszła, mówiąc, że udało się pani uzyskać to, czego mi przez całe życie się nie udało, chociażby proste plecy, grację, spokojne mówienie. Muszą państwo wiedzieć jedno, że taki konkurs przygotowuje takie dziewczyny nie tylko pod kątem pokazywania siebie, ale pod kątem występów przed kamerą, mówienia do mikrofonu, gracji, poruszania się, siadania, bo wszystko to ćwiczymy. Mówienia, rozmawiania. No dobrze, ale przychodzi tak zwana, przychodzą te pytania, na przykład oglądam ten Miss World i tam jest, czego byś sobie życzyła? I ta biedna dziewczynka mówi, no ja bym chciała, żeby był pokój na świecie. Gdzie to jest ten intelekt, wiesz? Ja myślę, że to jest wszystko kwestia organizatorów, ponieważ ja sama mam doświadczenie w wyborach piękności, w Miss różnego rodzaju, więc wiem, jak należy rozmawiać z kandydatkami, co trzeba im wytłumaczyć, co powiedzieć. I u nas naprawdę, uwierzcie państwo, że dziewczyny są świetnie przygotowane i mają, według mnie dziewczyny mają mówić o tym, co czują, a nie wymyślać jakieś górnolotne stwierdzenia. W którym momencie zaczynają się pieniądze w tym zawodzie? Kiedy to już są te grube miliony, grube miliardy, grube eurosy tak zwane? Ja myślę, że to jest wszystko kwestia szczęścia. Czy tam kaszubskie merki? Wszystko kwestia szczęścia. I sama jestem przykładem tego, że nie tylko po takim konkursie trzeba iść w kierunku modelingu. Można iść, dziewczyny czasem pracują w telewizji, jak na przykład Dorota Gardias prowadzi Pogodę, również startowała w wyborach Miss. No właśnie, ale to jest sukces taka prowadzenie takiej Pogody, tak szczerze powiem. Myślę, że tak. Myślę, że oczywiście, że tak, że w naszym kraju jest to sukces i warto takie rzeczy również robić. Ja na przykład prowadzę referat do spraw kultury, sportu, turystyki i rekreacji w tej chwili i myślę, że wiele sukcesów mogą takie dziewczyny osiągnąć właśnie dzięki takiemu konkursowi, gdyż jest im łatwiej nawiązywać kontakty z ludźmi, poznają nowych ludzi i wiedzą czas, jak się zachować w danych sytuacjach, tak? To jest bardzo ważne. SNWC to była nasza taka świąteczna niespodzianka, ten konkurs dzisiejszy. Widzimy się już za tydzień.